Dzień dziecka, tak. Jeden z najpiękniejszych dni naszego dzieciństwa. Dzień, którego wyczekiwaliśmy z wielką niecierpliwością, z rosnącymi każdego dnia nadziejami. I koszmar dla niejednego rodzica, dla niejednego dorosłego, który tego oto dnia, czy z tej oto okazji musi się mierzyć z szeregiem karkołomnych wyzwań. Wyzwanie najbardziej karkołomne to sprostanie oczekiwaniom i sprezentowanie prezentu idealnego dla dziecka lub, nie daj Bóg, nastolatka. Nie jest to zadanie proste, dlatego dziś ja, ściągając z siebie wszelką odpowiedzialność, bo nie znam waszych dzieci, nie znam dzieci, które wy znacie, nie znam dzieci, czy też młodzieży, którym zamierzacie sprezentować cokolwiek, zaprezentuję wam bardzo subiektywny wybór 15 pozycji, 15 książek, które moim zdaniem są godne polecenia, które moim zdaniem warto podsunąć młodemu człowiekowi. Oczywiście warto też znać gust tego młodego człowieka. Na początek, zaczynając od najłatwiejszego, czyli od gustu jeszcze niewyrobionego, od najłatwiejszego w obsłudze człowieka, czyli dziecko. Na początek będą książki dla maluszków, potem stopniowo będę przechodził do tych książek dla dzieci nieco starszych w wieku wczesnoszkolnym, by wreszcie zakończyć zaledwie jedną, jedyną pozycją skierowaną do 13-latków, bo obawiam się, że młodzież w tym wieku ma już gust na tyle wyrobiony, ma już na tyle wyrobioną samoświadomość, że nie potrzeba już nikogo, kto będzie na siłę coś tam wciskał, zwłaszcza książkę. Że jeżeli zechce taki młodzian bądź młodzianka po książkę sięgnąć, to w internecie znajdzie szereg polecanek i sama bądź sam zechce z nich skorzystać. Dlatego na początek książki dla najmłodszych. Zaczynamy. Nie tylko czytanie, ale przede wszystkim frajda, czyli Kicia, Kocia i Nunuś. To jest seria książeczek poprzedzających w zasadzie główną serię Kicia, Kocia, która jest już skierowana do młodych przedszkolaków. Natomiast Kicia, Kocia i Nunuś to jest seria książeczek skierowanych do najmłodszych. To jest nie tylko książeczka, która pozwala na przykład odkrywać dźwięki wydawane przez zwierzątka, nie tylko odkrywać jakieś pierwsze proste słowa, ale przede wszystkim to jest pozycja, która zapewnia frajdę, bo ma otwierane okienka i na każdej stronie znajdują się jakieś zadania, wyzwania, trzeba coś odnaleźć. A żeby to odnaleźć, trzeba otworzyć odpowiednie okienko i odkryć, co się pod nim ukrywa. Czy coś się ukrywa, czy nic się nie ukrywa. Bardzo fajna zabawa, przede wszystkim angażująca, pokazująca, że czytanie to zabawa, czyli coś, co ja lubię najbardziej. Serię książek o płciu. Zarówno te skierowane do najmłodszych, jak i nieco starszych dzieci. Przede wszystkim płcia charakteryzuje to, że każda książeczka jest skierowana do innego odbiorcy. Mianowicie, no wiadomo, te książeczki są skierowane do dzieci najmłodszych. Dzieci, które dopiero poznają wyrazy, które poznają podstawy. To jest doskonała rzecz do ćwiczenia na jak najmłodszym etapie mówienia, czy też pokazywania. Natomiast te książeczki większe są już skierowane do nieco bardziej zaawansowanego odbiorcy, bo uczą nie tylko mówienia, uczą nie tylko nowych słów, nie tylko nowych pojęć związanych z różnymi dziedzinami, ale przede wszystkim uczą też stopniowo czytania pełnymi zdaniami, czy też rozumienia tego tekstu czytanego, wyciągania z tego tekstu jak najwięcej. Tu warto czytać, i to uczulam, do kogo jest skierowana konkretna książeczka, żeby trafić z nią jak najbardziej w ten etap rozwoju dziecka, na którym ono się znajduje. Czyli żeby nie dać książeczki za bardzo zaawansowanej, bądź no już takiej, która będzie tak naprawdę bułką z masłem dla takiego malucha. Także warto tutaj czytać, ale uważam, że Pucio jest jak najbardziej skierowany do tych, którzy chcą rozwijać dziecko, którzy chcą wybrać taką serię, która pomoże mu na każdym etapie, od początku aż do już no, prawdziwego gadulenia, które nigdy się nie skończy. Dla przedszkolaków z kolei polecam przefantastyczną nową serię autora Erika Emanuela Schmidta, którego starsi odbiorcy mogą kojarzyć choćby z kultowej już książeczki Oskar i Pani Róża. Otóż Schmidt, który jest nie tylko pisarzem, ale ma też filozoficzne zapędy, napisał wspaniałe opowieści, wspaniałe sowie opowieści, w których to dotyka fundamentalnych problemów, takich jak choćby odwaga, czy też no, brawura i niepotrzebne ryzyko, czy też takich jak wolność i czym ta wolność jest i dlaczego tak naprawdę wszyscy nie jesteśmy wolni. To są przepięknie zilustrowane książeczki, to jest raz. Historyjki są naprawdę oryginalne, a morały
fantastyczne książki z nutką takiej filozofii, z nutką mądrości, ale naprawdę przekazujące bardzo, bardzo wiele, uczące wiele i tłumaczące pewne zjawiska, które czasami trudno jest wytłumaczyć, bo na przykład ja nie potrafiłbym ładniej wytłumaczyć pojęcia wolności, niż zrobił to właśnie Schmidt poprzez tę opowieść zawartą w tej książeczce. Gorąco Wam te książki polecam, mam nadzieję, że ich będzie więcej, bo jest tutaj potencjał na naprawdę fantastyczną serię. Jeden Dalmatyńczyków, czyli jedna z najbardziej kultowych animacji Disneya, bo któreż dziecko nie kocha Disneya? Chyba każde dziecko kocha Disneya, no albo mówię to w swoim imieniu jako dorosły, bo ja Disneya po prostu kocham. 101 Dalmatyńczyków to wznowienie, można powiedzieć, ale jest to w końcu pełna wersja tej opowieści, opowieści, na której bazował Disney, robiąc swoją kultową animację. Myślę, że jak najbardziej warto dziecku posunąć, zwłaszcza dziecku, które lubi pieski, a takich dzieci jest po prostu bardzo, bardzo wiele. No i widzicie? Osa mnie zaatakowała. Plątanina Zaklęć, czyli tom trzeci fantastycznej serii przygód sióstr wsparcznych. Tom pierwszy Odrobina Czarów, drugi Szczypta Magii, no i wreszcie ten tom trzeci, który jest moim ulubionym, a to dlatego, że siostry wsparczne przenoszą się do nowego miejsca zamieszkania, do nowej społeczności, która jest dość mocno uprzedzona do magii i jest tam sporo najprawdziwszych sekretów. To, za co ja uwielbiam książki Michelle Harrison, to jest fakt, jak wielki nacisk one kładą na wartość rodziny. Pokazują, jak cenna jest rodzina, jak cenne jest to, żeby działać razem, żeby razem przeciwstawiać się różnym przeciwnościom, bo kiedy jesteśmy razem, to tak naprawdę nie ma siły, która mogłaby nas powstrzymać. Przepiękne, wartościowe opowieści, do tego napisane dość prostym językiem, tak, że wydaje mi się, że nawet dzieciaki w młodszym wieku będą zafascynowane, a jeżeli same nie są w stanie przeczytać, to warto tę książkę przeczytać, bo i dorosłym ona da, no, mówię to na własnym przykładzie, dużo radochy. Malamander, czyli coś dla miłośników nadmorskich opowieści, czy też morskich legend. Fantastycznie skrojona seria, w której to Thomas Taylor przedstawia swoje własne wariacje, bądź coraz większe wariacje różnego typu właśnie legend, które można w otoczeniu morskim usłyszeć. Różnych opowieści, które być może są niektórym z nas znane w taki czy inny sposób. Naprawdę fantastyczna, dynamiczna, pełna akcji seria, w której można się zakochać. Tym bardziej, że i bohaterowie są fajnie skonstruowani. Mamy tutaj też nacisk na bardzo ważne wartości, takie jak przyjaźń, lojalność, czy też poświęcenie, walka w słusznej sprawie. No, jest to coś naprawdę, w co warto się wczytać, bo jest to książka, która porywa bez reszty. Bot, czyli seria skierowana do miłośników komputerów, technologii, bo mamy tutaj do czynienia z małym robocikiem, który budzi się nie pamiętając w zasadzie niewiele, ma zaledwie strzępki wspomnień i na tej podstawie stara się odnaleźć swoją panią, swoją przyjaciółkę, stara się odnaleźć swój dom. To jest przepiękna opowiastka, pełna śmiechu i humoru, ale zarazem też wzruszająca, pokazująca odkrywanie tak naprawdę siebie na nowo, poszukiwanie tych rzeczy najważniejszych. No, wydaje mi się, że jest to książeczka, która zachwyci niejedno dziecko. Zwłaszcza takie, które jest niejako z technologią obyte i które lubi na przykład smartfony, bo bocik to jest postać, która naprawdę potrafi skraść serduszko. Dla nieco starszych dzieciaków gorąco polecam Ika Boga J.K. Rowling. To jest historia królestwa, w którym to nie dzieje się za dobrze. A nie dzieje się za dobrze, ponieważ niektórzy wysoko postawieni doradcy chcą jak najwięcej majątku zdobyć dla siebie i władzy zresztą też. Wobec czego wmawiają królowi, że królestwu zagraża potwór, mityczny potwór zwany Ika Bogiem. I w związku z tym zaczynają tak naprawdę przejmować coraz większą kontrolę nad królestwem. Ja bym powiedział, że Ika Bóg to jest taka nowoczesna wersja Nowych Szat Cesarza. Fantastyczna książka. Przede wszystkim książka, którą inaczej odbiera się mając lat kilka, inaczej kilkanaście, inaczej mając lat kilkadziesiąt. Wobec czego to jest książka doskonała do tego, żeby czytać ją na głos, bo nawet dorosły znajdzie w niej coś dla siebie, nawet dorosły zostanie nią urzeczony. Kawał fantastycznej bajki politycznej dla dzieci. Bajki, która z jednej strony jest bardzo kolorowa, bardzo taka fantazyjna, a z drugiej strony przemycająca bardzo wiele prawd na temat
życia i w ogóle współczesnego świata. Tilda i Kurzołek to spore przeciwieństwo w porównaniu do poprzednich książek, które do tej pory pokazywałem, ponieważ to jest przede wszystkim opowieść o stracie i opowieść o pamięci. O tym, jak ważna jest pamięć, o strachu przed utratą wspomnień. To jest opowieść o dziewczynce, która straciła ojca, która nie do końca potrafi się z tym pogodzić, która chciałaby o nim jak najbardziej pamiętać i dostaje taką pośrednią sposobność do tego, żeby tę pamięć kultywować. Przepiękna, wzruszająca historia. Ja wiem, może niekoniecznie kojarzy się z prezentem na Dzień Dziecka, ale uważam tę książkę za na tyle wyjątkową, że po prostu jej wyjątkowość świadczy o tym, że byłaby prezentem wyjątkowym. No, myślę, że wzruszy też niejednego dorosłego, zwłaszcza dorosłego, który boryka się z jakąś stratą, bo daje naprawdę takiego solidnego kopa, ale też otwiera gdzieś takie drzwiczki z napisem nadzieja i pokazuje, że jutro naprawdę może być lepszy dzień. I że tak naprawdę są rzeczy najważniejsze, które cały czas mamy gdzieś tam w sobie. Przepiękna, naprawdę piękna. Mnie wzruszyła, także polecam Wam serdecznie i gorąco. A teraz coś dla fanów animacji Disneya i Pixara, a zwłaszcza dla fanów Vaiany, Lalani z dalekich mórz. Powiedzieć można o tej książce, że to jest dużo szerzej zakrojona opowieść właśnie Vaiany, że to jest bardzo rozwinięta historia, którą można było zobaczyć w tamtej animacji. Bo mamy tutaj bohaterkę inną niż Vaiana, co prawda, ale mamy historię, która bardzo przypomina tę znaną właśnie z Vaiany. Ale to nie jest kopia, to nie jest jakaś marna podróba, tylko to jest naprawdę książka, która ma swoją duszę, ma swoje serce, ręce i nogi i naprawdę rozszerza tak naprawdę horyzonty, pokazując, co mogłoby się jeszcze w Vaianie znaleźć, a co się nie znalazło, pokazującą też szereg innych ścieżek i możliwości, których Disney się nie podjął, a które tutaj wybrzmiewają naprawdę w pięknym stylu. Także niezależnie od tego, czy ktoś jest fanem, czy fanką Vaiany, czy innych animacji Disneya, to jest książka, która zachwyci. Fantastyczna przygodóweczka. Ja jestem w niej zakochany. Teraz coś nieco bardziej mrocznego. Willa, dziewczyna z Mrocznej Jamy, czyli kontynuacja Willi, dziewczyny z lasu. O czym jest Willa? To jest przede wszystkim troszkę ekologiczna opowieść, bo mamy tutaj do czynienia z dziewczynką, która nie do końca jest człowiekiem. Ona pochodzi tak jakby z plemienia lasu. Jest innym gatunkiem, bardzo mocno związanym z przyrodą, bardzo mocno związanym z naturą. I mamy tutaj opisane czasy, w których to człowiek niewiele sobie robił z natury. Lasy były masowo wycinane, mamy tutaj oczywiście epokę rozwoju przemysłowego. I Willa jest takim przedstawicielem gatunku, który chce tej przyrody bronić. I te książki naprawdę wiele przemycają z piękna przyrody, pokazując wiele mądrości na temat właśnie natury i dlaczego ta natura jest ważna. Przede wszystkim uczą miłości i szacunku do natury, do każdego żyjątka, do każdej roślinki, co wydaje mi się w tych czasach, kiedy grozi nam katastrofa klimatyczna, jest rzeczą bardzo istotną. A przede wszystkim warto podkreślić, że tych wszystkich mądrych nauk nie przekazuje ta książka w sposób sztywny czy sztampowy, a przemyca je w naprawdę fantastyczny, rozrywkowy sposób. Jest to książka troszkę mroczniejsza, można powiedzieć też taka no, ocierająca się chwilami nawet o horror, ale naprawdę godna tego, żeby ją pokazać. No, fantastyczna lektura. Teraz coś dla miłośników metafory, dla nieco bardziej ulotnych historii. Sofia z Kościanego Domu, czyli historia 12-letniej dziewczynki, której matką jest słynna rzeźbiarka w kościach. Ona potrafi tworzyć z nich niezwykle misterne, a przy tym piękne i magiczne przedmioty. Tyle tylko, że kobieta nagle ginie bez śladu, a Sofia i jej młodszy brat muszą zrobić wszystko, żeby ją odnaleźć. To jest naprawdę historia złożona, bo można byłoby powiedzieć, że takich opowieści jest już wiele. Dziecko poszukujące rodzica, dziecko poszukujące domu. Natomiast tutaj mamy wartość nadrzędną, jaką jest miłość. I pytanie, na które ta książka stara się odpowiedzieć, na ile możemy sobie pozwolić w imię miłości? Jakie są granice nieprzekraczalne? Co możemy zrobić w imię właśnie uczucia, by pomóc, ocalić osobę, którą kochamy? Czy my możemy w ten sposób zaszkodzić innym? Czy miłość w każdym wypadku jest dobra?
To jest naprawdę książka rodząca wiele pytań i też znowuż taka, którą inaczej odbierze dziecko, a inaczej dorosły. Doskonała do tego, żeby czytać razem, doskonała do tego, żeby o niej rozmawiać i dyskutować, bo jednak wiele rzeczy w tej książce jest takich, o których porozmawiać najzwyczajniej w świecie warto, a sama historia jest absolutnie przepiękna. No i oto przepięknie wydana Strażniczka Słońca Mai Lunde z fantastycznymi ilustracjami Lisa Aizato. To jest po prostu historia będąca nowoczesną baśnią. Baśnią, w której to mamy do czynienia ze światem, w którym nie wychodzi słońce, ciągle pada deszcz, wobec czego wszyscy z tego powodu cierpią. Nie tylko plony, ale przede wszystkim ludzie, a zwłaszcza dzieci. Tyle tylko, że gdzieś obok jest, można to powiedzieć, magiczny zakątek, w którym świeci słońce, w którym niczego nie brakuje. I jest to historia pewnej klątwy. Klątwy, którą należy zdjąć. Ale właśnie to, co jest najpiękniejsze w Strażniczce Słońca, to jest to, co tę klątwę wywołało, co do niej doprowadziło, w jaki sposób to wszystko działa, bo to jest opowieść o osamotnieniu, to jest opowieść o tym, jak bardzo rozgoryczenie może człowieka zniszczyć, jak ciężko jest tak naprawdę wstać z tych kolan, kiedy już się na nie upadnie. To jest, powiedziałbym, swego rodzaju metafora depresji. Książka bardzo ważna, bardzo mądra, bo pokazująca jednak bardzo poważny problem, a przy tym pełna magii, pełna fantazji. No, Maja Lunde jest fenomenalną moim zdaniem autorką książek dla dzieci, zresztą niejednokrotnie przy okazji polecania książek na święta polecałem jej Śnieżną Siostrę, natomiast no tutaj trzeba jednak uzbroić się w masę chusteczek, bo to jest książka wyciskająca łzy z oczu. Kolejna przepiękna, fantastyczna pozycja do czytania, zwłaszcza razem, aczkolwiek wydaje mi się, że no każdy odkryje w tej książce coś pięknego na swój własny sposób. No i myślę, że jest to poprzez to właśnie lektura bardzo urzekająca, no a do tego przepiękne wydanie, które wręcz poleca się na to, żeby stać się wymarzonym prezentem na Dzień Dziecka. Fani Harry'ego Pottera z pewnością będą zachwyceni Nevermore, czyli historią, która na pozór przypomina Pottera, ale tak naprawdę obiera swoje własne ścieżki i kroczy swoimi własnymi drogami. To jest naprawdę dobra seria. Seria, w której też mamy do czynienia ze światem magii, też mamy do czynienia z pewnymi zagrożeniami, ale mamy tutaj do czynienia, w przeciwieństwie do Harry'ego Pottera, z dużo większą nierównością i z dużo głębszymi dylematami moralnymi. Oj tak, to jest przede wszystkim książka stojąca na dylematach moralnych. Czy zło jest naprawdę złe? Czy zło może mieć w sobie coś dobrego? I tak naprawdę gdzie leży ta granica między dobrem a złem? I czy w ogóle jakakolwiek granica istnieje? No, powiem wam szczerze, że nawet mnie jako dorosłego ta książka, ta seria bardzo mocno zaskoczyła tą niejednoznacznością. Także to polecam w gruncie rzeczy dzieciakom troszkę starszym, które będą jednak w stanie wymyślić, co tutaj jest słuszne, a co nie, bo ta książka nie daje tak jednoznacznych odpowiedzi jak choćby Harry Potter. Nie daje tak jednoznacznych odpowiedzi jak szereg innych książek dla młodszych czytelników, no a przez to wydaje mi się jest dużo bardziej od nich interesująca. Także polecam Nevermore, bo to jest jednak seria, która ma wielki potencjał, która jest bardzo oryginalna, mimo tych pozornych podobieństw do Harry'ego Pottera. No i seria, która ma przed sobą jeszcze kolejne tomy, które wydaje mi się mogą porwać. I gdyby Nevermore powstało w innych czasach, gdyby to Nevermore powstało w czasach Harry'ego Pottera, to wydaje mi się, że to właśnie ta książka mogłaby wieść prym nawet nad serią o chłopcu, który przeżył. No i na koniec książka bardzo nietuzinkowa i niesztampowa. Młodość. Wyznania nastolatków. Bo to nie jest opowieść, to nie są nawet opowiadania, a to jest w zasadzie przepięknie zilustrowana przez Lisa Aizato, znowuż książka, w której głos oddaje się młodym ludziom, nastolatkom. Nastolatkom, którzy często nie radzą sobie z dojrzewaniem, którzy nie do końca mogą rozumieć, co się z nimi dzieje. Jak i też jest to książka, która może pomóc rodzicom zrozumieć to, co dzieje się właśnie z ich dzieckiem, co się dzieje w nastoletnim życiu, skąd ten bunt, skąd to wszystko. To jest książka, w której poruszanych jest wiele problemów. I tutaj w zależności od tego, czy w formie takich, można powiedzieć, opowiadań, czy w formie esejów, czy w formie nawet poezji, przedstawiane są najróżniejsze właśnie problemy, z którymi borykają się
nastolatki, z którą boryka się młodzież w tym trudnym okresie. Jakież to są wielkie wyzwania, jakie to są trudy, znoje i ciężary. No, wydaje mi się, że to jest pozycja bardzo dobra do tego, żeby właśnie podarować ją temu młodemu człowiekowi, który właśnie wchodzi powoli w dorosłość, który nie do końca się w tej dorosłości odnajduje, bo w tej książce znajdzie wielu podobnych do siebie, to raz, a z drugiej strony znajdzie też niejako ukojenie, bo świadomość, że nie jest się samym ze swoimi problemami, naprawdę daje dużo. No i jest to też, tak jak wspomniałem, książka przepięknie zilustrowana, więc będąca również ozdobą niejednej półki. No i to by było na tyle. Ja swoją robotę wykonałem. Pokazałem wam 15 pozycji. Teraz wy wybierzcie, czy któraś z nich się nadaje dla dziecka, które chcecie obdarować, czy też nie. Pamiętajcie jednocześnie o tym, że książka nie zawsze jest najlepszym wyborem. Ja wiem, książka jest mega popularnym prezentem. Wszyscy chcemy dawać książki, bo chcemy być mądrymi wujkami, ciotkami i rodzicami. Ale pamiętajcie o jednym, że książka podarowana bez sensu, bez znajomości gustu dziecka, to jest tak naprawdę prezent niepotrzebny, bo będzie się to walało na półce albo na podłodze, będzie porastało kurzem, pleśnią i w ogóle no, nie będzie z tego żadnego pożytku. Także to, na co ja uczulam. Pogadajcie z tym młodym człowiekiem, dowiedzcie się, co lubi, jakie ma zainteresowanie, bo zobaczcie, wśród tych książek, które ja wam pokazałem, były książki i dla tych, którzy lubią bardziej morskie klimaty, dla tych, którzy bardziej lubią technologię, dla tych, którzy kogoś stracili i potrzebują jakiejś pomocy, dla tych, którzy lubią się po prostu wzruszać, którzy lubią historię z morałami. No, najróżniejsze opowieści starają się wam różnorodnie tutaj przedstawić, ale to wy musicie wiedzieć, która z nich będzie tą odpowiednią. A żeby się dowiedzieć, rozmowa i zainteresowaniem dziecka, dzieckiem i tym, co je po prostu kręci, a wtedy być może wybierzecie prezent idealny. No i raz jeszcze podkreślę, wcale nie musi to być książka, ale te wszystkie książki, które wam pokazałem, to są naprawdę dobre pozycje, sprawdziłem je na sobie. Ja uważam, że są dobre, a mówię to wam jako młodzian w wieku lat 33. No. Udanego Dnia Dziecka, oby dzięki temu filmowi był on mniejszym koszmarem niż zazwyczaj. Albo dajcie też znać, jakie są wasze propozycje, powymieniajcie się w uwagach, w komentarzach, jakie książki polecacie dla jakiego wieku. No i możemy tutaj zrobić w komentarzach taką sekcję polecankową, żebyście sobie mogli razem nawzajem coś fajnego, godnego lektury i w ogóle czasu polecić. No i wam przede wszystkim życzę, żeby te książki, niezależnie od tego, którą dziecku podarujecie, żeby dały wam trochę świętego spokoju i trochę wytchnienia, bo z dziećmi bywa ciężko. Trzymajcie się. Cześć.